Dobra. To spróbuję Wam opowiedzieć o tym, co tam się, że tak nazwę, zdarzyło w tym Nelowym życiu. OK, tutaj sobie wlecimy. Tak myślę, słuchajcie, że to jest jakiś tam, nie wiem, 2016, kiedy jakby pierwsze coś tam się zaczęło. I to jest Nela. To jest taki pies, słuchajcie, który bardzo dużo. To jest taki mega aktywny pies. O, to jest w ogóle też bardzo ważne, nie? Mega aktywny pies tropiący, szukający ludzi, zdobywający certyfikaty, pies, który znajduje sukcesem ludzi zaginionych, czyli tak, pracujący bla bla, ja jeszcze wcześniej gdzieś tam sobie, nie wiem, raz wystartowałam w jakimś rali, o, powiłam się we frisbee, coś tam, czyli jakby taki bardzo mocno aktywny pies wraz z bardzo aktywną, że tak nazwę, paniunią, bo pancie jeszcze kiedyś, jakby wiecie, nie, że więcej siły, to Pan Cię jeszcze miał wtedy w głowie, nie? Czyli taki pies wiecie, szybki, i tak dalej, tak dalej. I nagle jest tak, że ja próbuję podejść do tak zwanej dwójki z egzaminu stropienia i kurde, mi nie wychodzi. To jest w ogóle bardzo dziwne, dlatego bo to jest pies, który... Bardzo daje radę, znaczy w ogóle daje radę faktycznie, jeśli chodzi o, o poszukiwania. Nagle tych, tam, tych poszukiwań jest coraz mniej, ale no idę na jakiś taki egzamin, trzygodzinny śladzik, to jest po prostu pyk dla niej, nie? Ale widzę, że mi się męczy. No dobra, dobra, męczy mi się. Jak mi się męczy, no to Ciach, zaczęłyśmy sobie oglądać z koleżanką weternarką, co tam jest, wiecie różne badania i tak dalej. Czyli jak ona miała w okolicach 6 lat, to ja już zaczęłam ją tam bardzo mocno badać, nie? Badać, oglądać, co tam się dzieje, ale nikt nie wpadł na to, żeby spadać oczy. Nikt, a nikt, nie? Czyli. Dzisiaj już wiem, że po prostu bola już ją głowa. Czyli jak ja na przykład rozmawiam z osobami, które miały, mają jaskrę z ludźmi, to ludzie wiedzą to znacznie wcześniej. I pojechałam robić jakiś obóz z kłosantami, i przyjechałam do domu, i tam psy były u mojej mamy. No i oczywiście moja mama, żeby mnie nie martwić, no nie powiedziała mi o tym, że coś się stało w oko. I jakby wszyscy myśleli, że coś tam jej się kóło i tak dalej, i tak dalej. No jak ja już przyjechałam i jak już ją zabrałam do okulisty, zaczęłam już szukać okulistów w Polsce, znam już dzisiaj wielu, to no to potem się faktycznie okazało, że to jest jaskra, nie? Faktycznie jest tak, że pan doktor, który, który jako pierwszy ją zobaczył, diagnozę postawił tak jakby twojaką, nie? Bo powiedział o tym mojej mamie, że to może być jaskra, i to oznacza, że mm, Ale coś tam, ale jakby podjął leczenie jakby też jaskry, więc to było też takim dużym plusem. I to jest właśnie mój mega aktywny pies. To jest taki jeszcze taka młoda nela, gdzie po prostu podchodzisz z nią do jakiegoś pomnika w Krakowie i ona tam wejdzie, nie? Ja bardzo dużo kiedyś ćwiczyłam różnych ćwiczeń typu na świadomość ciała i po prostu wiecie, nie? To jest taki mój mega aktywny pies, który gdzieś tam sobie pływa, patyczki, sama sobie wrzuca te patyki i takie inne tam rzeczy. No i wiecie, nie? No. To jest taki też aktywny pies, typu polujący sobie na patyki, zdechłe ryby i jakieś tam inne rzeczy nad morzem. Pamiętam właśnie, że ona też w pewnym momencie, chyba jak miała rok, to stwierdziła, że ona pływać nie będzie i miała taką koleżankę labradorkę. No ale wiecie, z kim się przestaje, takim się staje i potem już było tak, że labradory wymiękały przy niej. Ona po prostu była mega szybkim psem pływającym. Ja też potem nawet z nią ćwiczyłam damiki, czyli tak zwane, tak zwane aportowanie na damikach, w takim, w takim sztucznym aporcie. I to jest po prostu było super. To było super. I no, po prostu ona to uwielbiała, nie? No i tam wiecie jakieś kopanie dziurek i takie inne tam rzeczy. Mega aktywny pies. No i pewnego dnia właśnie nasze oko wygląda tak, nie? I to jakby to jest ten, ten początek tego oka. I no właśnie, tak? No czyli wiemy, że coś się dzieje, wiemy, że pies więcej śpi, że i chyba moja mama powiedziała, że on po prostu nie wstawa na jedzenie, czyli wiecie, to tak, bo to jest po prostu ogromna, ogromny ból głowy. Jak zapytacie ludzi, to jest po prostu ogromny ból głowy, nie? Potem to oko, zobaczcie, że ono się coraz bardziej tutaj nam powiększa. Ona jest nadal aktywna, na pewno już nie jest tak aktywna jak, jak wcześniej, no na pewno. Hmm na pewno przez cały czas Bryza się nią opiekuje, nie, bo ja mam takiego, ten Bryzulek mój to jest taka pielęgniareczka nasza to on nam w ogóle pokazuje, że coś się dzieje, to jest też bardzo ważne, dlatego, bo on przez cały czas jak Nela wtedy pierwszy raz nie wstała do jedzenia to on przez cały czas łaził tam łaził i potem przychodził do mojej mamy, no i generalnie my wiemy, że to jest taka taki nasz pan, pan, pan pielęgniareczka nasza no i powiem wam, że przy drugim razie to ja już wiedziałam od niego, nie? Wszystko od niego wiedziałam, że ja wszystko wiedziałam. No, e, czyli oko niestety, ale z ciśnienia nam nie schodzi mimo różnego rodzaju w ogóle patrzę, słuchajcie, w te, telefon i zaczęły się wyświetlać tak zwane automatyczne e, automatyczne napisy i widzę, że zdecydowanie nie są po polsku. Dobrze. Ale no dobrze, ciekawe, czy wy też jej widzicie. Dobrze. Okej. Okay. Czyli teraz tak, no, oko nam się coraz bardziej pogarsza, mimo stosowania ogromnej ilości e, kropli, e, ściąganych z różnych stron świata e, i tak dalej, i tak dalej. E, I chyba po sześciu miesiącach e, podejmujemy się czegoś takiego jak ablacja. E, Czyli jakby zabijamy, teoretycznie jakby zabijamy to oko w środku, czyli ono teoretycznie ma nie być, jakby nie puchnąć, o tak to nazwę, nie? Czyli to oko wygląda w pewnym momencie tak. Ja wtedy dzisiaj, dzisiaj powiem Wam tak, ja, bym ja już gdybym wiedziała, co się dalej dzieje, to ja bym znacznie wcześniej podjęła się tego, żeby to oko usunąć. Zatem tak, oko usuwamy i to jest oczywiście po kilku, po kilku tygodniach już tak tam prawie wszystko zarasta, no i wiecie, tam się generalnie, ono się całkiem dobrze czuje. Tyle, że w pewnym momencie zaczęło się, słuchajcie, walić tutaj wszystko. Zaczyna się walić wszystko, czyli zaczynają się walić stawy, bo to jest wszystko już, już wcześniej zrobiłam wam dlatego taki, wiecie, ten początek, że to jest bardzo aktywny pies. Bardzo aktywny pies, i nagle jest tak, że on już nie jest aktywny z dnia na dzień, nie? E, czyli zaczynają nam się walić stawy. Ja pamiętam, że wtedy jadę na przykład do Wrocławia, wpadam do doktor Baheńskiej, potem wpadam do doktor Kucharczyk, rozumiecie, jakby wpadam tu, 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 i jest e, problemy żywieniowe, po prostu zwaliło się na tego psa w ciągu jednego tygodnia wszystko. I my w pewnym momencie po prostu siedzimy, się, co mamy robić, co, że tak to nazwę, czy znaczy co ratować, nie? Od czego zacząć? No właśnie. Dobra, zatem z tym jednym okiem to jeszcze było tak, że wiecie, ona tam, dobra, to ona podskoczy do jakiegoś frisbiaka, ale nie mogła go złapać, bo jeszcze nie miała tego, tej akomodacji oka. Widać było, że było ciężko. Faktycznie pracowałam sobie też z nią jeszcze nad świadomością ciała, bo już wiedziałam, że to już tak nazwa nadchodzi, ale nie do końca byłam aż tak bardzo świadoma i pamiętam takiego live'a. Doktor Kucharczyk przeprowadziła dzisiaj. dr Kucharczyk ma taką klinikę AWET we Wrocławiu i przeprowadziła takiego live'a. Słuchajcie, wiecie taki zwykły live weterynarza. Taki live, nie? No, i tam opowiada sobie o tych oczach, i to chyba w ogóle był pierwszy live tej kliniki. Opowiada sobie o tych oczach, coś tam, no i jest tutaj takie pytanie: że Jak mam już usunięte jedno oko w wyniku jaskry, to kiedy mam sprawdzać jakby to drugie? No, i pani doktor, tak jakby wiecie, tak bardzo dyplomatycznie stara się odpowiedzieć. Już tam widziałam, że bardzo dyplomatycznie że to drugie oko jest w tej chwili bardzo mocno narażone, bla bla bla, i to, że trzeba to po prostu sprawdzać i sprawdzać często. No to dobra, to potem live ciach pisze do niej, okej, okay, że ja chciałabym tam pojechać, dwa dni później już tam jestem. Yy, yy, no i dwa dni później już jestem i pamiętam, że oglądamy sobie to oko. Ona mówi, dobra, tutaj sobie wzmocnimy, ale zaczynają się dziać rzeczy i tydzień później. Tak, ablacja to była po prostu masakra. Tak, tutaj Monika napisała, czy ablacja nie przyniosła spodziewanego efektu. Tak, ablacja przyniosła taki efekt, nie? czyli po prostu masakra, to taki efekt był po ablacji. Czyli z takiego, poczekaj, z takiego mniej więcej, to no to jest jakby ten początek, nie? Z takiego mamy takie oko po ablacji, więc trzeba było szybko usuwać to oko, bo to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo bolało. Dzisiaj, tak jak wcześniej Wam wspomniałam, trzeba było od samego początku od razu usuwać oko. I dzisiaj bym tak zrobiła. To, to dzisiaj już jestem taka mądra, nie? No i e, chyba tydzień po e, tej naszego, tym naszym spotkaniu z doktorem Kucharczyk. E, tak, drugie oko. E, drugie oko: e, czyli ja to pamiętam jeszcze, że to wyglądało tak, że ja byłam w domu. I ona mi zaczęła kręcić się wokół własnej osi i tak, jakby mnie nie słyszeć. I po prostu tak, ja mówię, ja, dobra. Ale oczywiście, my tutaj w Gdańsku nie mamy najlepszej opieki okulistycznej. Poza tym, wiecie, to nie wyglądało mi na coś okulistycznego. I dobra, to neurolog. No i tam, wiecie, wymyślamy jakieś takie rzeczy neurologiczne. No i się okazało, że to nie było nic neurologicznego tylko po prostu był pierwszy strzał jaskry i już nie wiem, to wtedy już tak, tak szybko poleciało, że mimo tego, że ratowałyśmy to oko, choćby żeby było jasno-ciemno, to nam to oczywiście, no niestety nam to nie wyszło, mimo tego, że to było bardzo szybko też już zauważone, ale już wiedziałam, że żadnych ablacji, tylko po prostu oko, oko musimy usunąć, nie? Czyli to jest po drugiej, po drugiej, operacji, tu mieliśmy bardzo dużo problemów po drugiej operacji, ale ogromną ilość problemów. Z tym, że na sobie nie radziła, po prostu była mega opuchnięta, nie? I jak ja ją przywiozłam z Wrocławia, to po prostu siedziałam. Siedziałam na nocnym, na nocnym dyżurze z, z weterynarzami, no i sobie tam że tak to nazwę. Jakoś tam radziliśmy. Yy, I to był w ogóle dla niej naprawdę bardzo duży problem, nie? Yy, Monika napisała, że mojemu psu też musiałam usunąć gałkę Oszą z powodu jaskry. Teraz czeka nas usunięcie drugiej. Też się zadywam na ablację i w ogóle usuń. W ogóle usunięcie, generalnie pierwszej gałki, słuchajcie, to wyglądało tak, jakbym dostała nowego psa. Czyli, wow, nie boli, nie? Tydzień później po prostu macie nowego psa z jednym okiem, który dokonuje tych samych dziwnych rzeczy, które robił wcześniej, nie? Czyli przede wszystkim, wiecie, głowa nie boli. Głowa nie boli, chociaż ona była taką tkliwą głową. Nadal ta głowa jest tkliwa, to jest też bardzo ważne, nie? Dobra, czyli jak już ten ropień w ogóle to wszystko, tam się zaczą, tak jak wam mówię, wszystko zaczęło się walić, ten ropień się tam pojawił, bla bla, nacinanie, różne dziwne rzeczy. Dobra, okej, okay, zostawmy to. No i potem już też już jest lepiej. Już widzę, że tam sobie gryzie jakieś zabawki, ale ona na przykład dzisiaj już ma coś takiego, że ona nie bierze żadnych zabawek. Gryzaki jej daje, nie, czyli jakby zabawek, czyli zabawek nie ma. W jej życiu. Nie ma też wody w jej życiu, to też jest bardzo ważne, nie? Ale faktycznie jest tak, że gdzieś tam sobie znajdzie jakiegoś jeszcze patyka. No to to jest, nie wiem, jakieś dwa lata temu, dwa, trzy lata temu znajdzie sobie jakiegoś patyka i gdzieś tam sobie go gdzieś tam niesie, ale jeszcze kiedyś było tak, że potrafiła młodemu zabrać tego patyka, ale że jakby teraz młody, jakby ma koleżankę, Neskę, to jakby nie wchodzą już za bardzo w takie interakcje, nie? Chodzenie i zwiedzanie to generalnie ten nos, sobie faktycznie pracuje. Jak ona jeszcze miała bardzo dobry słuch, to powiem wam, że po prostu nie, zauwa nie zauważylibyście, że ona nie widzi, nie? Oprócz tego, że gdzieś tam dzieci osiedlowe mówiły, proszę pani, ten pies jak ma ciągle zamknięte oczy, a idzie, jak to jest? Cuda, moi drodzy, cuda, nie? Faktycznie jest tak, że od razu Wam powiem, że zaczęłam ją przygotowywać już podczas, jak jeszcze, przed ablacją pierwszego oka. Zaczęłam ją przygotowywać do tego, że coś tam się może zdarzyć, a w ogóle zawsze było tak, że wszystkie nasze psy, jakie mieliśmy gdzieś tam w rodzinie, one zawsze głuchły, więc ja uczyłam wszystko na hasła wizualne, bo wiecie, one zawsze głuchły. No, ja miałam wszystko nauczone na hasła wizualne i ten. Więc uczyłam potem na hasła słowne, czyli ona musiała bardzo się faktycznie wsłuchiwać w to, co ja generalnie tam robię i co tam do niej mówię. Dużo było takich dźwięków różnych, teraz nie chcę wszystkich budzić. Mam też taką. Jejku, jak to się nazywa. No, teraz uwaga, będzie taki konkurs. Akukaracza, <laughs> a akukaracza. No dobra, co to jest za, za takie coś drewnianego? Taka to nie jest grzechotka. No dobra, to teraz wymyślicie, co to jest. <laughs> Dobrze. Y I skończyłam śpiewać. Dobra, co to jest takiego? I to robi taki dźwięk, wiecie, taki klik, klik, klik. klik. Dziękuję, Marta. Brawo, Marta. Ale kołatka to mi się kojarzy z takim do drzwi, ale dobra. Yy, więc jakby tym też bardzo dużo yy, pracuję. Kastanie, wyśni mi się też kastanie, tylko jarzą... Dobra, ale to jest generalnie, yy, już wiecie o co chodzi. Yy, I to na przykład widzę, że to do dzisiaj działa, mimo tego, że ona bardzo słaby słuch. Yy, I ona generalnie w tej chwili, jak ja coś tam do niej mówię, to ona nie słyszy. Musi być to albo coś niskiego, albo właśnie jakieś uderzenia, uderzenia miski słyszy i uderzenia ogonów słyszy. To jest takie. To, to, to słyszy, nie? Więc w tej chwili jest bardzo dużo rzeczy na dotyk. No i jak zawsze zadajemy, ktoś mi zadaje pytanie, czy puszczasz psa, to jeszcze na samym początku, jak ona słyszała, to ją puszczałam, nie? Teraz jakby widzę, że ona jest zagubiona w tym wszystkim, czyli jak nie słyszy, to Wiecie, jakby ten wiatr, on tak nie. To ja zawsze mówię tak, że jak ja zawsze opowiadałam ludziom o teorii e, zapachu, to i, i wiecie, pani od tropienia, od detekcji zapachowej, opowiadałam o teorii zapachu, to Nela potem przyszła i zweryfikowała wszystko. E, tak, e, czyli generalnie nie, nie do końca tak jest, że pies będzie podążał Wam za zapachem dlatego, bo do tego wszystkiego jest jeszcze wiatr, a zwłaszcza u psa, który nie ma rozwiniętych, nie ma rozwiniętych, no miał kiedyś rozwinięte inne zmysły, ale na pewno wcześniej pomagał jej słuch. Rewelacja to była. Teraz jest naprawdę, teraz jest tak, że ona po prostu potupta sobie za zapachem tak, gdzie ten zapach został wywiany. Więc teraz chodzi na takie krótkiej smyczy i ta krótka smycz to jest w ogóle mega fajna rzecz, czyli to jest chyba jakieś półtora metra, i na krótkiej smyczy to jest super. Na dłuższej smyczy ona się gubi i wpada mi w panikę. To jest to, co się dzieje e, u nas. Ale faktycznie jest tak, że gdzieś tam sobie eksploruje różne miejsca. E, nauczyłam ją tak zwanego markeru, czyli taki marker, który my używamy i na co dzień wiemy o markerze. E, jakie tam Was uczę, co to jest marker. E, czyli wy zazwyczaj słyszycie, że to jest kliker, na przykład dźwięk klikera, taki klik. E, albo jest to jakiś jest. Czyli marker to wtedy, kiedy zaznaczamy, że coś dobrze pies robi i może coś skończyć, nie? To ona ma nauczony marker taki, że dotykam ją tutaj jakiegoś tam fafla, nie? To jest jej marker I, i mam taki film, jak gdzieś tam na jakimś seminarium czuczę sobie z nią głowę, normalnie ją uczę na seminarium, czyli jest wykład, wykłada sobie tam pan wykładowca, ona mi robi głowę, ja robię klik, czyli dotykam jej ust. Dobra, ona pobiera, czekam dalej, ona mi przyciska głowę, klik e, i tak dalej. E, czyli jakby musiałam ją nauczyć tego, że ma sobie radzić bez dźwięku i bez oczu, i faktycznie e, tak jest, i tak sobie e, radzi. E, jest jeszcze jedna rzecz, która jest e, taka. Taką rzeczą, którą zauważyłam, co wytwarza, jakby oprócz tego, że jakąś tam energię też ja mam. No bo Nela na przykład doskonale wie, że ktoś inny ją prowadzi, mimo tego, że prowadzi ją tak samo. Ale jak robimy takie coś, to możecie spróbować sobie nawet zrobić, także dajmy, że mamy tutaj rękę albo może przy twarzy. To usłyszycie, oprócz tego, że coś tam usłyszycie, to jeszcze poczujecie taki powiew wiatru. I ona też na to chodzi. I to jest w ogóle takie... Ja znaczy, że jest coś więcej. No, e, ok. E, czy robimy tropienie? E, z tropieniem jest trochę ciężej po tym jak Nela straciła słuch. E, I to jest trochę ciężej faktycznie. E, robię czasami jej tropki. Ona mega doskonale pamięta po prostu wszystko. E, na pewno jest, na pewno nie położyłabym jej śladu w jakimś takim, wiecie, w jakimś, takim w jakimś takim lesie gęstym, no bo na pewno te oczy jednak pomagały, ale teraz na przykład na jakichś takich większych, na ścieżkach na przykład jej kładę, kładę jej ślady, na takich ścieżkach, że wiem, że nawet jak wpadnie, to wpadnie jej na przykład tylko i wyłącznie, nie wiem, w jakieś tam trawy, nie? Trawy i ona wtedy wie, dobra, jestem w trawach, to tamtędy ludzie nie chodzą, nie? Ale faktycznie jest tak, że tutaj podchodzi to jest zdjęcie, jak podchodzi do Ranta i ona doskonale, ona po prostu wiecie, jak całe życie, że tak nazwę swoje, przed, przed brakiem oczu sobie tropiła, no to radzi sobie z tym doskonale. I fajnie jest w ogóle, jak, ona, jak ja ją na przykład przepinam i z nią startuję, to po prostu wiecie, to nowy bóg, nie? W ogóle nowe życie. Także lubi to lubi to, więc na przykład teraz, jak nawet nie robimy czasami tego na pozorantów, tylko na przykład, nie wiem, szukamy jakiejś rzeczy albo jakieś tam zabawki, to, to spoko, nie? To jest w ogóle sama, czy sobie takie ćwiczenie zrobiła, to jest też, pamiętajcie, że to jest też, spiekt, który wcześniej pracował i to gdzieś tam u moich rodziców stoi, nie mam pojęcia, co to jest, ale zrobiła sobie taką same ćwiczenia, takie drabinki. Um, ona bardzo dobrze radzi sobie, jeśli chodzi o powierzchnię, ale też zauważyłam, że jakby, zobaczcie, że jakby cały ten jej spacer, ona musi być bardzo mocno skupiona. Ja też. Ale ona jest bardziej skupiona, bo ja już zauważyłam po sobie, że aż tak bardzo nie jestem. Czyli jak ja na przykład dochodzę do krawężnika, to zwalniam i ona wie, że ja zwalniam i ona wtedy już nosem niucha, aha jest krawężnik, nie? Do dzisiaj jest faktycznie tak, że jest mega sprawna, jeśli chodzi o pokonywanie właśnie, no, zawsze miała takie długie nogi, nie, takich trudnych powierzchni. No, a to jest ta kanela, wiecie, nie? Tam chyba ja z 7 miesięcy gdzieś tam nad morzem, w jakimś koło brzegu gdzieś tam byliśmy. Więc ja zawsze mam takie przesłanie, że. Sprawdzajcie, czyli zawsze, zawsze w ogóle naszym klientom to zawsze mówię: Słuchajcie, musicie sprawdzać u weterynarza. Oprócz tego, że musicie sobie znaleźć takiego ogarniętego weterynarza. I jakby to, co dla mnie jest tutaj, jakby takie najważniejsze, to to, że nie tylko wyniki, nie tylko badania krwi, nie tylko wyniki, co tam się dzieje z krwią. Bo ja zawsze mówię: Wiesz, jak Sara miała chłoniaka. Sara jeszcze do dzisiaj żyje. Jak Sara miała chłoniaka, to miała po prostu najpiękniejsze wyniki krwi świata, nie? Ale miała chłoniaka. I w nich nie było napisane, że ma chłoniaka. E, zatem <laughs> e, nie tylko jakby wyniki krwi, e, tylko jakby podajcie swoje psy e, częściej, podajcie e, do weterynarzy, ale nie tak, że dzisiaj lecimy i sprawdzamy oczy, ale na pewno oczy sprawdzałabym e, co roku, tak? Po prostu profilaktycznie sprawdzałabym, co tam się faktycznie dzieje, czy coś się nie dzieje i tak dalej. Są oczywiście rasy tak zwane predysponowane do jakichś problemów z oczami. I myślę, że warto sobie pochodzić na jakieś tam właśnie czy live'y, czy jakieś wykłady okulistów takich naszych weterynaryjnych i naprawdę mamy fajnych okulistów w Polsce, ale to dopiero wiecie, po jakimś czasie trzeba się niestety przekonać na, swoim, na swoich błędach, nie błędach czy nie błędach, myślę, że generalnie jak już jest jaskra, to już jest, to już jest. tak zwana kaplica, nie. Chyba, że może pewnego dnia będzie coś nam się tam zdarzy. Lepszego, będziemy lepiej diagnozować to. Także jeżeli macie jakieś pytania, jak tam przygotowywałam tą Nelę, jeszcze to dajcie znać. I, bo radzić sobie radzi dobrze. Ja Wam od razu mogę powiedzieć, że te pierwsze dni były takie że to ona sobie radziła, ale ja sobie nie radziłam. No. No, to było, to było niesamowite. Wtedy byśmy mogli napisać książkę na temat emocji. A wszyscy mówili mi wtedy, ja pamiętam jeszcze wtedy, chyba wszystko to jakby uratowała taka moja koleżanka amerykańska, która, ja napisałam jej, że ja nie mam pojęcia, co mam ze sobą robić, co mam z nią robić i w ogóle bo ona tam cierpi, no bo faktycznie cierpi, to wszystko boli i tak dalej, nie? I wszyscy mi pisali, że it will be ok, it will be ok, bla bla, wszystko będzie dobrze, za tydzień będzie dobrze, no i generalnie wiecie, wy jesteście w drugim dniu, nie? I jak ja słyszałam słowo, jak jeszcze ktoś mi powiedział, że wszystko będzie dobrze, to poczekajcie, poczekajcie, bo tutaj, kto tu pisał? Monika napisała, o, Monika teraz zdecydowała się na to, no. To jakby Monika takie, Monika prawdopodobnie będzie wiedziała, jak, jak jest pierwsze, pierwsze oko, jakby gdzieś tam sobie, że tak nazwę idzie, to jeszcze jest, nie jest źle. Ale potem, jakby nie ma tego drugiego oka, no to oczywiście, że jakby tutaj patrzy przez swoją perspektywę, nie? że jakby nie ma tego oka i w ogóle jak ona sobie poradzi, i wszyscy też wtedy Wam mówią: No wiesz, ale przecież pies wszystko robi węchem, ja dzisiaj wiem, że nie. Że naprawdę psów są potrzebne te wszystkie zmysły. I właśnie najbardziej to, co mnie denerwowało, to było: wszystko będzie ok, nie martw się, będzie lepiej i tak dalej. I pamiętam właśnie jak Deb Bauer. Ona ma taki: hmm, poczekajcie, poczekajcie, Invisible Vinny, coś takiego poczekajcie, zaraz wam sprawdzę, jak tam się tam, co tam Deb ma. Um, mm, 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 Ona ma takiego psa, który nie widzi, nie słyszy i z nim robi różne rzeczy. Invincible Vinnie, czyli Debbie Bauer y, i Invincible Vinnie. Tak. No i oni generalnie tam nawet jakieś różne sztuczki robią. Ona też robi bardzo dużo tak zwanych cooperative care, czyli Wiecie, jakby z tymi psami potem jest o tyle trudno, te, które nie widzą i nie słyszą, jest o tyle trudne, że u weterynarza jest nie najprzyjemniej, nie? I ona właśnie też ma taką grupę Blind Deaf Dogs. My w Polsce też stworzyliśmy taką grupę, czyli ja stworzyłam pod, pod prokaninem taką grupę: niewidome, niesłyszące psy. I tam ewentualnie, wiem, że tam też jest doktor Kucharczyk, więc ewentualnie można zawsze coś tam podpytać albo się po prostu zapisać do niej. Ale wiecie, jakby nie tylko mamy doktor Kucharczyk, nie? Także zawsze tam można zapytać na nas i my podeślemy Wam, gdzie tam najbliżej, kogo tam macie, nie? Dobra, jakieś pytania? To sobie już włączyłam, to dajcie znać, czy macie jakieś pytania. A w międzyczasie, jak będę czekać na pytania, to zapraszam Was na mojego Instagrama. Ciach, on teraz tam mocno żyje. Kiedyś było tak, że tak ten Instagram mnie tak nie kręcił, nie? Ale powiem Wam, że zaczęło się od tego, że tam były mega fajne zdjęcia monster i jak ludzie sobie radzą z tymi monstrami, i no to się zaczęło, nie? Do się zaczęło, że się wkręciłam w Instagrama, więc na Instagramie jestem jako bawariateam.pl, ale też moja szkoła dla trenerów, prokanin.pl. Też również jesteśmy na Instagramie.